Statek obcych. Wojsko, które na początku tak poinformowało, zmieniło potem wersję na upadek meteorologicznego balonu. Wierzący w pierwszą z wersji utrzymują, że to, co zostało, ukryto w tajnej bazie na pustyni Nevada. Rząd USA dopiero niedawno przyznał, że taka baza, czyli Strefa 51, w ogóle istnieje. Polskim Roswell jest Gdynia, gdzie zimą 59 roku miał się rozbić obiekt podobny do tych ze współczesnych amerykańskich nagrań. Docker portowy widział, pracownicy magazynu, przede wszystkim marynarze widzieli, jak ów obiekt owalny najpewniej upadał właśnie i podniósł takie kłęby pary po upadku z basenu portowego. Udokumentowana i upamiętniona jest też wizyta obcych w Emilcinie na Lubelszczyźnie. Kongres USA zajmuje się jednak tylko amerykańskimi przypadkami spotkań z obcymi. Pan to widział? Pan widział te ciała obcych? Widział pan te obiekty? On mówi, nie widziałem osobiście, ale znam ludzi, którzy widzieli. Więc to oznacza, że no będą kolejne przesłuchania, bo ci ludzie też będą wezwani. Ja nie wiem, czym to się zakończy. Oby nie tym, czym w filmie Faceci w czerni. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News. I tak kończymy dziś wydarzenia. Czas teraz na gościa wydarzeniu Bogdana Rymanowskiego. Dziś Stanisław Żeryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Potem będą także Cezary Łazarewicz, autor książki Na Szewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa, i Bronisław Wilsztajn, przyjaciel Stanisława Pyjasa. Spokojnego i dobrego wieczoru Państwu życzę. Widzimy się jutro o 18.50. Do zobaczenia. Dobry wieczór, witam Państwa, zapraszam na gościa wydarzeń, a naszym pierwszym gościem jest dzisiaj Stanisław Żeryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, a zarazem pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do tematu bezpieczeństwa na granicy z Białorusią, chciałbym pana zapytać, czy macie jakieś informacje na temat UFO? Nie mamy. Od jakiegoś czasu dysponujemy informacjami z przekazów medialnych z Ameryki. Brzmiały one bardzo sensacyjnie, ale poza tym temat na razie nieznany. Czyli żadne polskie służby nie miało w ostatnim czasie kontaktów z UFO? Z tego, co wiem, żadne polskie służby nie mają żadnych kontaktów z UFO i też te doniesienia amerykańskie znamy tylko za pośrednictwem mediów. No dobrze, to przejdźmy do tego, co może zdarzyć się na polsko-białoruskiej granicy, czy przybędą tam zielone ludziki. Dzisiaj granicę z Białorusią wizytowali premier Morawiecki, wicepremier Kaczyński, minister Kamiński. Przyzna pan, panie ministrze, to widok rzadko spotykany. Czy to sygnał, że lada moment rzeczywiście może dojść do jakiejś prowokacji ze strony grupy Wagnera? Czy to taka polityczna reakcja na to, że Donald Tusk miał wiec w Ostródzie? To jest sygnał, że rzeczywiście traktujemy kwestię bezpieczeństwa poważnie, a nowe zagrożenia płynące z obecności Wagnerowców są na bieżąco analizowane. Wagnerowcy wiemy, że są na Białorusi, wiemy, gdzie dokładnie są i co w tej chwili robią. To, czego nie wiemy, a co obserwujemy, to do czego zostaną wykorzystani. Należy zakładać, że Wagnerowcy nie pojechali tam na jakieś turnus do sanatorium, tylko że oni będą realnie wykorzystywani do czegoś. Jednym ze scenariuszy, który musimy brać na poważnie, jest to, że oni będą wykorzystywani do walki hybrydowej przeciwko Polsce. I dlatego rząd od jakiegoś czasu podejmuje decyzje, które mają nas przygotować na ten właśnie najniebezpieczniejszy wariant. Panie ministrze, Wołodymyr Osieczkin, rosyjski obrońca praw człowieka, założyciel organizacji GUAG.net, twierdzi, że część z tych bojowników grupy Wagnera dostała już pierwsze informacje o planowanej operacji specjalnej na terytorium Polski. Czy pan potwierdza takie informacje? Ja chciałbym zaapelować o zimną krew i spokojną głowę, bo teraz będziemy widzieli różnego rodzaju wrzutki informacyjne, do czego Wagnerowcy się posuną, do czego zostaną wykorzystani. Oczywiście nie tylko mamy własne informacje, ale również analizujemy te przekazy medialne. Wiemy, że trwa pewna wojna psychologiczna, podkręcanie emocji naszych kolejnymi różnego rodzaju scenariuszami, które są kolportowane
komentowane przez media. Analizujemy to wszystko na spokojnie i na chłodno. Rzeczywiście scenariusze takie bierzemy pod uwagę, ale też nie chciałbym, żebyśmy wpadali jako społeczeństwo w panikę. Jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju prowokacje na naszej granicy. A wyobraża pan sobie, czy polskie służby biorą pod uwagę taki wariant, że Wagnerowcy będą próbowali sforsować granicę? I drugie pytanie z tym związane, czy mają do tego potrzebny ciężki sprzęt? Informacje, które wskazują na transport Wagnerowców na Białoruś, w tej chwili nie mówią o tym, żeby oni dysponowali ciężkim sprzętem. Sprzęt pojawił się w ostatnich konwojach, które na Białoruś trafiły, ale jest to sprzęt lekki, głównie do transportu osób, które w ramach tej dyslokacji trafiły na Białoruś. W tej chwili nie mamy do czynienia ze sprzętem ciężkim, co nie oznacza, że on się nie może pojawić. Obserwujemy to i to też nie oznacza, że nie może zostać im udostępniony chociażby przez białoruską armię. To też wszystko badamy i patrzymy, czym oni będą dysponować. Na pewno musimy traktować jako bardziej prawdopodobny scenariusz pewnych działań w szarej strefie przenikania wraz z migrantami przez naszą granicę. Co to znaczy konkretnie działania w szarej strefie? To znaczy działania właśnie poprzez dołączanie do grup migranckich, próby przenikania na polską stronę, próby stymulowania samego ruchu migracyjnego, bo wiemy, że Wagnerowcy mają takie doświadczenia z swoich misji w Afryce. To wszystko powoduje, że oni będą zapewne szukali pewnych takich narzędzi, żeby nas destabilizować, osłabiać, ale z drugiej strony nie spodziewam się na przykład forsowania ciężkim sprzętem naszej granicy, bo to jest już ten krok za daleko moim zdaniem i ta cienka czerwona linia mogłaby zostać tutaj przekroczona. Panie ministrze, a jak pan traktuje ostatnie słowa Łukaszenki, że Wagnerowcy domagają się wycieczki do Warszawy i Rzeszowa? Czy to coś więcej niż blef? Co on chce w ten sposób osiągnąć? Tutaj możemy to podzielić na kilka elementów. Po pierwsze, to jest rodzaj takiej prostackiej wojny psychologicznej, pewnych groźb szerzenia pod adresem Polski. Zresztą przypomnę, że takie groźby pod adresem Polski, konkretnie Rzeszowa czy Poznania, w ostatnich tygodniach są kolportowane przez rosyjską propagandę dość często. A zatem mamy pewną prostacką groźbę, mamy też próbę odcięcia się od Wagnerowców, bo proszę zwrócić uwagę, że Łukaszenko prezentował rzekomo Wagnerowców jako kogoś, kto na nim coś próbuje wymusić. To jest tak, że Łukaszenka, a wcześniej też Putin, pokazują, że z Wagnerowcami nie mają nic wspólnego, jeżeli oni coś będą robić, to na własne konto. A zatem widzimy pewną próbę odcięcia się od nich, choć oni będą realizować de facto rosyjskie plany, jeżeli gdzieś rzeczywiście się pojawią na naszej granicy. A zatem mamy do czynienia z różnego rodzaju propagandowymi działaniami, pewną taką bicie piany widać od samego początku, już od kilku tygodni. Zobaczymy, gdzie to się, w co się to przeformułuje i tutaj nasze służby są przede wszystkim od tego, żeby właśnie odsiać tą propagandę, to zastraszanie od realnych działań w terenie. Minister Kamiński dzisiaj nie wykluczył, że jeśli trzeba będzie, Polska doprowadzi do całkowitej izolacji Białorusi. Czy to możliwe, żeby Polska, rozumiem, że z krajami bałtyckimi, mogłaby zamknąć wszystkie przejścia graniczne, gdyby doszło ze strony Białorusi do jakiejś prowokacji? Na pewno jako państwo będziemy korzystać ze wszystkich narzędzi i mechanizmów dostępnych nam. Wiem, że Litwini i Łotysze również patrzą bardzo w tej chwili skupieni na to, co dzieje się na Białorusi, co jest oczywiste. Na pewno polskie państwo ma taką opcję do zastosowania. Jeżeli będzie to zasadne, to tutaj zamknięcie pełnej granicy z Białorusią jest oczywiście opcją do położenia na stole. Myślę, że będziemy podejmować takie działania adekwatnie od
zagrożeń i od realnych, w odpowiedzi na realne działania, bo w tej chwili widzimy pewną grę nerwów, widzimy właśnie takie trochę prostackie wręcz groźby. Zobaczymy, czy tutaj Rosja zdecyduje się na jakiś ruch realny, a jeżeli tak, to mamy swój arsenał środków, żeby tutaj przeciwdziałać, neutralizować takie zagrożenie. Ostatnie pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Dzisiaj była zapowiedź rozbudowy tej zapory na granicy z Białorusią. Na czym ona będzie konkretnie polegać? W tej chwili są identyfikowane takie odcinki granicy, które można jeszcze wzmocnić. Tutaj Straż Graniczna ma wiodącą rolę, żeby wskazać, jakimi środkami jeszcze można dodatkowo wzmocnić te zapory fizyczne. Kończymy budowę perymetrii na całej długości granicy. Wszystkie tutaj działania zmierzają ku temu, żeby ta ochrona fizyczna naszej granicy była jak najlepsza i jeżeli gdzieś jeszcze można ją umocnić, to będziemy to robili. Bardzo dziękuję. Stanisław Żaryn, zastępca ministra, koordynatora służb specjalnych, był gościem wydarzeń. A już za chwilę, proszę państwa, o tym, co wydarzyło się 7 maja 1977 roku w Krakowie. Mimo że od tamtego wydarzenia minęło prawie pół wieku, do dzisiaj trwa spór o to, jak zginął Stanisław Pyjas. Moimi gośćmi już za moment będą Cezary Łazarewicz, autor książki Naszewskiej, i Bronisław Wilcztajn, przyjaciel Stanisława Pyjasa. Stanisław Pyjas zginął z 6 na 7 maja 77 roku. Był 23-letnim, wybitnie zdolnym studentem polonistyki UJ i jednym z liderów studenckiej opozycji. Niedługo przed śmiercią Pyjasa jego bliscy znajomi i on sam otrzymali anonimy szkalujące go i nawołujące do rozprawy z nim jako agentem SB. Po jego śmierci jego przyjaciele utworzyli Studencki Komitet Solidarności. A w naszym studiu witam serdecznie Bronisława Wilcztajna, pisarza, publicystę, przyjaciela Staszka Pyjasa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I redaktora Cezarego Łazarewicza, dziennikarza, reportera, autora książki. Tej książki, która jest ze mną oczywiście tutaj w studiu, Naszewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa. Witam serdecznie obu panów. Konkretne pytanie na początek do pana redaktora. Czy Staszek Pyjas zginął spadając ze schodów Przyszewskiej, bo był pijany, czy zginął, bo pobiła go służba bezpieczeństwa? No, biegli i prokuratorzy wykluczyli możliwość pobicia i wydaje się, że spadł, że przyczyną śmierci był upadek ze schodów. A nie możemy rozstrzygnąć, czy to był samoistny upadek ze schodów, czy ktoś w tym mu pomógł. Ale taka jest konkluzja prokuratury IPN-owskiej, która w 2019 roku zakończyła śledztwo. Czy to znaczy, że pana zdaniem dzisiaj z tablic, z książek, z wpisów w encyklopediach trzeba wykreślić zdanie, Pyjas został zamordowany przez komunistów? To znaczy, jeśli w sensie mitologicznym czy metaforycznym byśmy o tym mówili, no to w pewnym sensie, gdyby nie żył w komunizmie, to pewnie byłby wybitnym krytykiem literackim, być może pisarzem, nie musiałby się zajmować polityką. No, komunizm się na pewno do tego przyczynił, ale w sensie takim, jak ja to rozumiem, no to prawdopodobnie był to wypadek. Nie ma dowodów na to, że to było zabójstwo, a szczególnie, że to było zabójstwo polityczne. Przez te 46 lat nie znalazły się dowody na to. Bronisław Wilcztajn, czy pan uważa, że to był wypadek, czy to był mord polityczny? Odniosę się do tego, co mój przedmówca, autor książki, powiedział. Jedyni eksperci mówią to, inni mówią co innego. Eksperci, jak i Nasiowski, jak i Liński, mówili co innego, że śmierć nastąpiła na skutek pobicia wcześniejsi. Natomiast w sentencji prokuratora IPN-u jest, że śmierć nastąpiła na skutek upadku ze schodów, ale najprawdopodobniej udział w tym miały osoby trzecie SB. Czytaj.
Ja uważam, że hipoteza upadku ze schodów jest bardzo nieprawdopodobna. Podstawowa przyczyna, powiem o jednym podstawowej przyczynie. Ciało Stanisława Pyjasa, tam gdzie zostało znalezione, nie mogło spaść ze schodów. Stanisław Pyjas w momencie odniesienia urazów utracił całkowicie przytomność. To jest ekspertyza z 1977 roku, której nikt nie zakwestionował. A więc nie mógł on się przemieścić. Więc jakim cudem znalazł się tu, gdzie się znalazł? Ci eksperci ostatni, którzy twierdzą, że upadek ze schodów, po prostu się tym nie zajmują. A ci eksperci w 70... Nie. Stwierdzą, że to jest być może odbił się, rozumiem, jak piłka, przecząc prawom fizycznym, czy też może przemieścił się, co jest nieprawdą, co jest niemożliwe ze względu na tamtą ekspertyzę. W 1977 roku ci usługowi eksperci robili wszystko, żeby przedstawić jako śmierć upadek ze schodów, doszli do wniosku, że to jest niemożliwe. Jak pan się odniesie do tych słów? Tak, to prawda, że w 1977 roku nie odkryto tego, że to jest upadek ze schodów. To była jedna z hipotez. Drugą była pobicie, czego nie stwierdzono w czasie sekcji. A dlaczego nie stwierdzono, że to był upadek ze schodów? Ponieważ dopiero sekcja przeprowadzona, ekshumacja w 2010 roku czy 2011 wykazała złamanie kości udowej, główki kości udowej i miednicy. A takie złamanie może powstać tylko w wyniku wypadku i upadku z dużej wysokości. I to biegli odkryli pierwszy raz wtedy. Ani w 77, ani w 91 nie odkryto tego, kiedy robił badania na Siłowski. I jeszcze też się nie zgadzam z tym, że on nie mógł się przemieścić, bo to stwierdza nawet na Siłowski w swojej pracy, ale również w zeznaniach, że, bo ten upadek nie był śmiertelny, te obrażenia nie były śmiertelne. Według biegłych śmierć nastąpiła po godzinie w związku z wykrwawieniem się i zachłyśnięciem krwią. Bronisław Wilczyński. Jeszcze raz. Według ekspertyzy 1977 roku, czyli nikt nie zakwestionował, urazy spowodowały utratę całkowitą przytomności, a więc niemożność poruszania się. Tego nikt nie zakwestionował. W 1977 roku nie dlatego uznano, że nie była możliwa upadek ze schodów, ponieważ nie znaleziono złamań, tylko dlatego, że ciało leżało tam, gdzie leżało. To nie jest prawda, że powstają wyłącznie. Najczęściej, prawdopodobnie, tu posługujemy się probabilistyką, przy silnym uderzeniu mogą powstać te same obrażenia w innym wypadku. W tym momencie musimy postawić trzy kropki. Dalszy ciąg rozmowy Bronisława Wittgensteina i Cezarego Łazarewicza. Zapraszam państwa do Polsat News i na stronę Interi. Pytanie do pana Bronisława Wittgensteina, bo pan jako jedyny widział w kostnicy ciało swojego przyjaciela. Czy miało ono ślady pobicia? Nie jako jedyny. Ja byłem tam z moją narzeczoną żoną obecnie i z przyjacielem nieżyjącym już, Jackiem Nowaczkiem. Oczywiście twarz Stanisława Pyjasa nosiła ślady ciężkiego pobicia. Jest pan pewien, że to było pobicie? Czy te urazy nie mogły powstać właśnie w wyniku upadku? Wie pan, tutaj zawsze używamy, cały czas, bo pan mówi nieudowodniono, nic nie da się tak udowodnić. Zawsze się używa tutaj prawdopodobieństwa. Ja mogę powiedzieć najprawdopodobniej. Oczywiście można sobie wyobrazić jakiś bardzo dziwny upadek, który przyniósłby tego typu obrażenia. Każdy z nas odniosło takie wrażenie wtedy i nie tylko my, co charakterystyczne. Pan Łazarewicz pisze, że ja nie jestem ekspertem, w związku z tym gadam cokolwiek, to mi się wydawało coś takiego. Tylko, że to samo, tylko to samo, co ja, potwierdzili wybitni eksperci według reportera fińskiego, najwybitniejszy w Finlandii, którzy stwierdzili to samo. I to stwierdzili eksperci w 90-tych latach Rozumiem, że oni widzieli zdjęcia z sekcji zwłok, tak? Mówię teraz o fińskich ekspertach. Tak, widzieli zdjęcia. To... Zresztą pan o tym pisze chyba w swojej książce. To ja wyjaśnię. O tych śladach, panie redaktorze, o których pan mówi, pana żona, Jacek Nowaczek, jeszcze raz przeczytałem jego zeznań. Głębokiej ranie z lewej strony, nieco powyżej oka,
Ich nie ma na zdjęciach. Dlaczego ich nie ma na zdjęciach? Ponieważ zdjęcia zrobiono po przywiezieniu Stanisława Pyjasa do zakładu medycyny sądowej. Pan widział ciało, które było po sekcji zwłok. Sekcja zwłok zaczęła się 7 maja o 12 godzinie, zakończyła się około 3. Pan widział to ciało około 2 godziny po zakończeniu bardzo takiej eksploatującej ciało sekcji, która dotyczyła też twarzy. I prawdopodobnie ta rana, o której świadkowie mówią, że ona była głęboka, aż do kości. Jacek Nowaczek twierdził, że być może jest po postrzale. Ona była prawdopodobnie posekcyjna. Ja nie wiem, czy... Ja nie przypominam sobie, że Jacek Nowaczek mówił kiedykolwiek o strzale. Tego sobie w ogóle nie przypominam. Natomiast... Zeznania. Przypominam sobie. Te zeznania, ja pamiętam, jak one były robione przez tych prokuratorów. W latach 90. Natomiast, powtarzam raz jeszcze, nie tylko ja to mówiłem, tylko mówili to również eksperci. Ci eksperci, którzy uznali w 90. latach, dwóch bardzo wybitnych ekspertów, uznało, że zostało, że obrażenia nastąpiły na skutek pobicia. W związku z tym, przepraszam bardzo, no to... Jak najbardziej można było wyciągać takie wnioski na podstawie oglądu. No dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, uzupełnić. Te ekspertyzy, one nie były takie, panie redaktorze, jasne. Oni mówili uraz czynny, uraz bierny. Zespół krakowski w 1977 roku mówił uraz bierny, czyli się przewrócił, ale nie wykluczali urazu czynnego. Odwrotnie Nasiłowski, który mówił, że to był raczej uraz ale czynny, a nie bierny. Ale ja dokładnie to przed chwilą powiedziałem, bo to tylko pan powiedział, że jest coś pewnego. Ja mówię, operujemy prawdopodobieństwem i gromadzimy fakty, żeby spróbować zrekonstruować. Tutaj nie ma pewności, ponieważ nie ma żadnej, nie ma, na jakiej podstawie możesz mieć pewność. To pan powiedział, że pewne obrażenia mogą powstać tylko na skutek upadku. Dlaczego? One powstają na skutek bardzo silnego uderzenia. No dobrze, panie redaktorze, jeśli pan kwestionuje tą wersję, że to był wypadek, to jaka pana zdanie była najbardziej prawdopodobna wersja tej śmierci? W jaki sposób zginął Staszek Pyjas? W pełni wytłumaczył wszystkie okoliczności i najpełniejszą wersję przedstawił prokurator Krzysztof Urbaniak. On opisał to, że wszystko wskazuje na to, że Stanisław Pyjas został pobity w piwnicy, która znajdowała się na podwórku, która należała do kawiarni Kropka, gdzie notabene znajdowały się bardzo wysokie schody kamienne, gdzie tak samo mógł zostać zrzucony z tych schodów Stanisław Pyjas. A następnie zwłoki zostały przeniesione. Staszek, znaczy ciało Stanisława Pyjasa leżało 2 metry od takich wahadłowych drzwi, które wychodziły na to podwórko, gdzie się znajdowała ta, piwnica. Jest zespół dodatkowych innych czynników, które na to wszystko wskazuje. Zostały wytarte ślady, odciski palców. Mówi pan o odciskach na poręczy schodowej. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ciemna klatka schodowa. Było zepsute światło. Wizja tego, że ktoś wchodzi na 2,5 piętra, nie wtrzymając się ani poręczy, ani ścian, jest nieprawdopodobna. Co będzie ktoś zupełnie pijany. Nikt najbardziej trzeźwy tak nie wchodził. Ale powtarzam jeszcze raz, wszystkie odciski zostały wytarte poza jednym, który został zrobiony wcześniej rano przez mieszkańca tej... Jak pan wytłumaczy brak tych odcisków? To proszę sobie wyobrazić ciemną klatkę schodową. O 2:30 ginie tam człowiek, a o 5:00 przychodzi tam śmieciarz z MPO, który widzi już tego człowieka. I w tej ciemnej klatce schodowej miałby ktoś wycierać odciski palców od parteru aż do 2. piętra, a z drugiej strony zapomina o chlebaku Pyjasa, który jest pod drzwiami Barbary Paneczko. No jak wytłumaczyć? Ale coś nic podobnego, nie zapomina, tylko dokładnie tam umieszcza ten chlebak. To po co dokładnie wyciera? Nie ten, to po co wyciera? To, żeby nie było odcisków tych sprawców.
po to wyciera, nie. Żeby nie było odcisków sprawców. Natomiast można kontynuować ileś wydarzeń, których nie znajduje w ogóle uzasadnienie się w tej hipotezie wypadku. Jeden ze świadków mówi, że o godzinie około 2 w nocy ktoś bardzo delikatnie usiłuje do niego wejść do mieszkania. Usiłuje wejść, ale ponieważ orientuje się, że drzwi są zamknięte na łańcuch, wycofuje się. Ktoś bardzo delikatnie robi to i precyzyjnie. W żadnym wypadku żaden pijany człowiek, nic podobnego. On to relacjonuje. Nikt nie słyszał ani... No, dlatego, że pijany człowiek nie robi precyzyjnych, nie otwiera, nie sprawdza precyzyjnie, nie wycofuje się. Czyli kto mógł to być, pana zdaniem? To są ci sprawcy. To jest to, że został podrzucony gdzie indziej ten chlebak. To, że nie było okularów, a które potem świadkowie stwierdzili, świadek konkretnie jeden, że okulary znalazły się w piwnicy, tylko ten świadek twierdził, że się obawia. Teraz pan redaktor Łazarewicz. Czy pan nie ma wątpliwości, że nie jednak mam, ponieważ... hipoteza wypadku nie jest tą najwłaściwszą? Dobrze. Wszędzie są wątpliwości. Jeśli chodzi o te odciski palców, zlecono dopiero w Warszawie po południu, po 14:00 zebranie odcisków palców. Przez tą klatkę schodową przewinęło się mnóstwo osób do tej pory, do 14:00. Ciało Pyjasa znaleziono o 7:00 rano. Do godziny 14:00, 15:00, 16:00 nikt nie pomyślał o tym, żeby zebrać odciski palców. Zebrano inne. Jeśli chodzi o piwnicę, z całym szacunkiem dla prokuratora Urbaniaka, ale on zakończył swoje śledztwo w 1999 roku. Ta głęboka piwnica, gdyby spadł tam Pyjas, no to przecież nie miałby tylko obrażeń po lewej stronie, a takie miał. I teraz sobie wyobraźmy, ta piwnica, jak mówią świadkowie, ma 10 metrów. Te schody mają 10 metrów. Jedna pani raźny, która miała tam cukiernię, bała się schodzić w dzień tam, a co dopiero w nocy. Ktoś by musiał przenieść to ciało na pierwsze, na ten parter. Ale po co? Przecież gdyby Pyjas miał tam zostać, no to byłoby wszystko jasne. No, wszedł do piwnicy, potknął się, może spadł ze schodów. Po co mieliby wycierać ślady? Po co mieliby przenosić to ciało? Cezary Łazarewicz cały czas potwierdza moje tezy. Więc tak, po pierwsze mówi, przecież przewijało się tylu ludzi. Ja się pytam, co się stało z tymi odciskami palców? Uległy anihilacji? Zatarciu. Jak to zatarciu? Wszystkie odciski zniknęły, wszystkie odciski? Nieprawda, nie był jedyny został odcisk palca Czubaka, a resztę zostały zatarte. Tak. No tak, no proszę bardzo, więc przez nieuwagę zostały zatarte wszystkie odciski palców. Po drugie, jeśli mówimy o tej piwnicy, no to tamta hipoteza upadku Stanisława Pyjasa jest uzasadniona tym, że zna dziewczynę tam mieszkającą, pod jej drzwiami chciano zostawić plecak, pomylono się zresztą te drzwi i zostawiono trochę gdzie indziej ten plecak, ale w każdym razie dość daleko od miejsca, gdzie niby miał nastąpić ten upadek. Natomiast co on miałby robić w piwnicy, na podwórku, to już naprawdę trudno dojść w tym momencie. W związku z tym to jest dość oczywiste w tym, dlaczego ciało zostało przeniesione tu, gdzie zostało przeniesione. Jeszcze jedno pytanie. Seweryn Blumstein w książce mówi, że on nie widzi powodu, dla którego Służba Bezpieczeństwa miałaby obrać sobie za cel Pyjasa, bo przecież nie był nikim ważnym. No, był czy nie był ważnym człowiekiem opozycji tamtych czasów, Bronisław Wilczaj? No, zaraz usłyszę, że myśmy w ogóle nie byli zupełnie ważni, ergo no i Stanisław Pyjas nie był ważny. W meldunkach, jedno przytacza notabene Cezary Łazarewicz, podrzucono nam na wiosnę 76 roku agenta Jarosława Reszczyńskiego, obecnie profesora, no już emerytowanego prawa w Krakowie, prawa klasycznego. On stwierdza, że w tej grupie są dwa mózgi. Jeden z nich to jest Stanisław Pyjas. W meldunku innym z kolei UBK do Warszawy jest to, że Stanisław Pyjas jest jednym z najważniejszych postaci. W związku z tym można powiedzieć, że grupa była nieważna, no, jeśli miała jakiekolwiek znaczenie, no to wtedy to w niej Stanisław Pyjas miał ogromne znaczenie. I teraz jeszcze a propos Seweryna Blumsteina i w ogóle tej relacji. Seweryn Blumstein
Właśnie nie będę mówił o Sewerynie Blumsteinie, a można by długo. Mówi to, co mówi w danym momencie, co należy mówić. Jeśli by to była prawda, co mówi Seweryn Blumstein, to by wynikało, że Jacek Kuroń zachował się po prostu skandalicznie i potraktował śmierć Stanisława Pyjasa jako pretekst polityczny. Czyli zużytkował tą śmierć jako pretekst. Więc efektem tego powinno być rozliczenie Jacka Kuronia. Więc ja się pytam, dlaczego tego się nie robi? Ja jeszcze jedno. W korze nie był wyłącznie już Jacek Kuroń. W korze było wiele innych osób. Była bardzo znana pani adwokat z wielkiej ręce Daniela Steinbergowa. Czy ci ludzie by się tak bez zdania racji wszyscy zgodzili na to, nic nie wiedząc, podpisywali pod tym wszystkim? To pytanie do pana redaktora Łazarewicza, bo rozumiem, że pan cytuje Blumsteina, ale czy pan się z nim zgadza? W świetle tego, co pan zebrał w czasie pracy nad tą książką. Ja uważam, że w Krakowie grupa pana Wildsteina i pana Sonika, jak je umownie nazwiemy, to były dwie najważniejsze grupy, które wtedy działały i dały początek najważniejszemu wydarzeniu, czyli jednemu z najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. I składam im hołd i wiem, że to dzięki nim Polska wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. A z drugiej strony mam wątpliwości co do śmierci Stanisława Pyjasa. W swojej książce przedstawiłem wyniki śledztwa, które prowadziło Instytut Pamięci Narodowej i starałem się zrelacjonować, do jakich wniosków doszli. Dzisiaj mogę powiedzieć trochę więcej. Te wszystkie hipotezy, o których pan, panie redaktorze, mówi, one nie znalazły potwierdzenia w faktach i w dowodach. Instytut Pamięci Narodowej stwierdza, że najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że śmierć została na polecenie SB lub bezpośrednio przez SB spowodowana. To jest stwierdzenie, to jest, jeżeli pan się odwołuje do IPN-u. To jest to. Więc czy panowie mówicie o tym samych dokumencie? O tych samych, więc ja nie wiem, jak pan może odwoływać, zapominając o ostatecznych konkluzjach. Dokumenty wskazują na to, o umorzeniu śledztwa, że w dniu, w którym Pyjas zginął, nie był on inwigilowany. Prawdopodobnie był na drugim piętrze kamienicy Przyszewskiej 7, o czym świadczy ustalenia prokuratury i ten chleba. Ma pan wątpliwości, że on nie był inwigilowany wtedy? To są jakieś, proszę, to nie jest poważne. Wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Przypadkowo się zachowało parę. Okazało się, że niewiele przed śmiercią znalazł się zupełnie w innym zbiorze dokumentów. Jeden dokument z inwigilacji, gdzie iluś ubeków, tam agentów inwigiluje, śledzi Staszka i opisuje precyzyjnie, co on robi minuta po minucie. Siedzi na tym. Ja rozumiem tak. Nagle potem zdjęto tą inwigilację. Dlaczego? A potem się dzieją różne rzeczy. Ostatnie... Potem się dzieją jeszcze jedno. Potem są anonimy, potem my składamy te anonimy w prokuraturze. Więc musimy kończyć. Jest ostatnie zdanie Cezary Łazarewicz. Na podstawie czego? Ta ostatnie zdanie, o której pan mówi, to jest 12 kwietnia 1976, czyli rok i miesiąc przed śmiercią Stanisława Pyjasa, gdzie on jest cały dzień inwigilowany. Później nie ma takich dokumentów. Bo wszystkie są zniszczone. Proszę państwa. Tego sporu tutaj w tym studiu nie zakończymy. Wszystkich państwa, którzy są zainteresowani tą sprawą, odsyłam do lektury książki Cezarego Łazarewicza-Naszewskiej, a także do czerwcowego numeru tygodnika Sieci, gdzie Bronisław Wildsztajn zamieścił szczegółową polemikę z tą książką. Bardzo panom dziękuję. To wszystko dzisiaj w Gościu Wydarzeń. Jest z nami w studiu już Agnieszka Gozdyra. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Arcyciekawe rzeczy w Gościu Wydarzeń i mam nadzieję, że ciekawie także w debacie dnia. Przedziwna konferencja dzisiejsza. Szefa NIK-u Mariana Banasia. Dlaczego przedziwna? No bo obok lidera partii politycznej, obok Sławomira Mentzena i mówi prezes Banaś o niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Więc za moment mnóstwo pytań na ten temat. Jak to jest w ogóle możliwe? Bo coś takiego dotąd nie miało miejsca, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, ale będą też inne tematy. Niewiarygodne sceny działy się dzisiaj, proszę państwa, w Ministerstwie Rolnictwa. Pokażemy to wraz z pytaniem o zachowanie ministra przede wszystkim, bo to na urzędnikach państwowych ciąży szczególna odpowiedzialność. To wszystko, proszę państwa, w programie Agnieszki Gozdyry. Debata dnia to już za moment. Serdecznie państwa zapraszam. Ja już dziękuję, bardzo dziękuję i do zobaczenia.
I jeszcze raz mówię Państwu dobry wieczór. W studiu ze mną senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dobry wieczór, panie senatorze. Witam panią redaktor, witam wszystkich telewidzów Telewizji Polskiej. I pan profesor Waldemar Gontarski, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. I jest także z nami. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, witam państwa, witam pana senatora, pana ministra.